545 tysięcy złotych. Tyle dokładnie zabrzeńska placówka otrzyma w ramach Solidarnościowego Programu Wsparcia Powiatów i Miast Województwa Śląskiego w zakresie zdrowia. Składając wniosek, wiedzieliśmy, na co przeznaczymy te pieniądze. Przede wszystkim na zakup sprzętu, tego, który jest nieodzowny przy diagnozowaniu, monitorowaniu pacjentów, a więc kardiomonitory, aparaty ultrasonograficzne. Taka pomoc jest nieodzowna, dlatego że trzeba wyraźnie powiedzieć, leczenie jest kwestią bardzo skomplikowaną, wchodzą nowe technologie medyczne i taka pomoc pozwala nam przede wszystkim się bezpiecznie czuć jako tym, którzy leczą, a przede wszystkim zwiększają szanse opieki medycznej i wyników leczenia nad pacjentem. Środki pochodzą z budżetu województwa śląskiego, z puli dotacji celowych na pomoc finansową samorządom, na dofinansowanie zadań własnych oraz inwestycyjnych. Zarząd województwa śląskiego wspólnie z radnymi postanowił w dobie pandemii wesprzeć szpitale. W pierwszej turze to było 123 miliony, które tak naprawdę trafiło najpierw do szpitali jednoimiennych, do szpitali, gdzie są oddziały zakaźne. Natomiast widzieliśmy, jakie jest zapotrzebowanie i nie wszystkie szpitale udało się wesprzeć w pierwszej turze, więc postanowiliśmy wygospodarować dodatkowe 12 milionów, żeby wesprzeć jeszcze 20 szpitali powiatowych na terenie województwa śląskiego. I jednym z tych szpitali był właśnie tutaj szpital w Zabrzu. Bardzo się cieszymy, że ponad 500 000 zł trafi tutaj po to, żeby wyposażyć nowoczesną aparaturę, która będzie służyła mieszkańcom nie tylko w dobie pandemii, mam nadzieję, ale też w innych zabiegach, które są po prostu konieczne. To bardzo cenne działanie, które wspiera te szpitale po tym trudnym czasie związanym z pandemią. Uważam, że tego rodzaju działania to nie są działania ostatnie, że tych działań będzie jeszcze wiele. Dostrzegamy to, jak pięknie powiatowe szpitale zrealizowały swoje zadanie w tej pandemii. Jestem przekonana, że te środki zostaną dobrze spożytkowane. O pieniądze wnioskowało miasto Zabrze, organ założycielski szpitala miejskiego. Miasto przywiązuje ogromną wagę do tego, żeby ten szpital dobrze funkcjonował, dobrze realizował swoje zadania, żeby mieszkańcy Zabrza czuli się nie tylko bezpiecznie, ale właśnie mieli takie poczucie, że jeśli jest problem, to można śmiało skorzystać ze szpitala. No, dosprzętowienie jest zawsze bardzo ważne. Oczywiście jesteśmy w ręku najlepszych lekarzy, ale dziś sprzęt bardzo pomaga i ułatwia oczywiście i pracę, i diagnozę. Tak więc kolejne 500 000 na pewno wzmacnia potencjał tego szpitala. Cieszę się ogromnie, oby jak najwięcej takich prezentów, oby jak najwięcej takiego wsparcia dla pracy lekarzy. Szpital miejski w Zabrzu zakwalifikowany został przez wojewodę śląskiego do grupy placówek o podwyższonej gotowości i każdego dnia udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem koronawirusa. Obecnie szpital pracuje już w normalnym trybie, jednak przy zachowaniu wszystkich obowiązujących procedur epidemicznych.